Monika Kociołek z Julią Żugaj w ostatnim filmie wypowiedziały się na temat Teamu X3 i rozpadzie ekipy Freeza. W skrócie, według nich Team X3 nie wyszedł, ale nie jest to wina członków teamu. Tylko tego, że w tym momencie jest zbyt dużo influencerów i jest bardzo ciężko się przebić. A Team X2 i ekipa Gen Z to był tak naprawdę ostatni dzwonek na tworzenie ekip. Jak sami możecie zobaczyć, ich ostatnie filmy robił po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń na kanale z milionem subskrypcji. Co do ekipy Freeza, Kociołek powiedziała, że jest w szoku, że ekipa się rozpada i robił sobie przytyki w komentarzach. Zawsze takie rzeczy trzymali gdzieś tam w środku, dlatego daje 1% szans, że to może być prank. Julia Żugaj stwierdziła, że rozmawiała o tym z Zebo, który również twierdzi, że to wszystko może być robione specjalnie. A ty, co o tym myślisz? Napisz w komentarzu. Jeśli chcesz więcej podobnych newsów, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał.